widzicie to piękno, wy tak nie potraficie. Potrafi tak tylko profesjonalny mechanik. Pokaż mi dziadostwo. Uuu, na grubo. 4 trytytki. Wcześniej były tylko 3. Czyli bardzo popsute. Jak 4 trytytki, to znaczy, że bardzo popsute. Nie no, teraz samą tą taśmę wymienić, to jest roboty tyle z tym. Jak będziemy malować? No. Natęczowo kołowrotek. A tutaj na taki morską zieleń, taki turkus, a tutaj przyjdzie złoty. No. A tutaj jak te kółko się będzie kręcić, to będzie kolorowe. Będzie pięknie, mówię ci. Widzisz, jak jestem zadowolony, jak to fajnie idzie dzisiaj? Ja szczęśliwy jestem. Źle idzie. Bardzo. Trzeba wysypać kamyki. Pełne jest? Tak. Szczupkiem. No i jest taśma. Jaka taśma? W użyciu. Jaka taśma? Repernicza. Co? No. No były już 3 tytki, teraz jest taśma. Ja nie używam taśmy. Ale babcia użyła. Ja, babcia to jest. Co jest babcia, co? Masz iść do babci? Takiego dziadostwa nie pokazuj, Vanessa, już ci mówiłem. Pokazuj dziadostwo. Tu jest... Sprzęgło na was. Sprzęgło. Tam masz gaz, nie? Gaz? To jest hamulec. Hamulec? Tam niżej masz gaz. To jest gaz. No. Dobra. I tu są biegi. Nie, tu są biegi. Wciskać sprzęgło. Na środku i do siebie. Jest. Jak coś to sprzęgło mi się stało. No i się zrąbało. Dlatego za bardzo nie nagrywam, bo teraz jak Oskar się wścieknie, to będzie nieprzyjemnie. Będzie krzyczeć na mnie, że mu przeszkadzam i nie pomagam. Tak. Stopni. Powoli piękny zachód słońca. Mamy 2 przyczepy już ukopane. Ta by była 3. No ale widać, los nam sprzyja. Tutaj może wam pokażę.
kombajn stoi na środku jednego rządka, który właśnie kopaliśmy, póki maszyna się nie zepsuła. No i tutaj zaraz przy kole od miedzy, bo tutaj oczywiście już jest kukurydza, jest jeszcze jeden rządek czerwonego. I rządki od miedzy ogólnie Oskar myślał kopać osobno. No więc albo kopalibyśmy całego czerwonego dzisiaj, albo tylko ten rządek, który właśnie kopiemy i koniec. Ale coś oczywiście musiało się popsuć. Ogólnie dzisiaj cały dzień coś się psuje, więc no nie fajnie. No i poza tymi ziemniakami czerwonymi mamy jeszcze, nie wiem ile rządków, Ignacego do wykopania. Ale mnie on trochę martwi, ponieważ po pierwsze bardzo lubią go zwierzątka, a po drugie widzicie jak wyglądają te rządki. Kartofle wychodzą na wierzch, a to nie jest zbyt dobrze, bo kto by chciał jeść zielone kartofle. Więc tak, oby dobrych, zdrowych ziemniaczków było więcej niż tych zielonych od góry rządka. Jest godzina 15:40. Nie wiem od której jesteśmy na polu. Może od 9 albo 10. Nie pamiętam już. A ja dzisiaj nic nie jadłam. Ale nie powiem wam tego, bo moje filmy ogląda też moja babcia. Więc babcia będzie później krzyczeć. Więc jak coś nie wiecie, że nie jadłam przez cały dzień nic. Tak. Ciekawe, czy Oskar coś jadł. W sumie pewnie też nic. Fajnie. No. Patrzcie, i wyklepał. To jest prawdziwy mechanik. No. Na polu wyklepać. No. Zgadnijcie, który jest ten pokrzywiony, czy nie? Nie widać. No nie widać. Na polu kamieniami wyklepał i proste. Nie kamieniami? O. Kolejne uniwersalne narzędzie, młotek. To nie jest młotek. Nie jest młotek? To co to jest? A to obok? To? Tak. To jest młotek. No to co mówisz, że nie młotek? Zobacz w skrzynce 60, bo na pewno jest 13 jeszcze jedna. Dobra. Musi pisać 13 na końcu. Okej. Okay. Wiesz co, jakbyś mi nie powiedział, co ma pisać, to bym się nie skopał. Co? Co napisane na kluczu? Tak. Nie z tej strony, od środka. No. A mi się nie chce włazić tu. A może być 27? Nie. Mam 12, 17. A no mój tam wszystko z tej skrzynki musi tam być. A ja mam 12, bo nie wygląda na 13. 17. Daj mi tą 12 i zobaczymy się. Proszę. No. Wiem, że jest. Ale to jest 12, nie 13. No ale widzisz.
pasuje. Dziadek takie rzeczy robi. Dziadek takie narzędzia robi? Mhm. Że dwunastka jest trzynastką? Tak. Okej. Okay. Bo było za dużo dwunastek, nie było trzynastek. Aha. Wszystko jasne. Jakoś sobie musiał poradzić. No patrzcie, jakie proste. Idealne. Czekaj, czy nie trzeba będzie tego para odkręcać. Na polu wyklepane. A ty jesteś elektrykiem, no nie? Każdym jest. Ale z zawodu. No. No. Ale jak nie mechanik maszyn rolniczych? Niby elektro. Aha. Kurde, teraz się nie odkręci. Ręce do góry. Zero poczucia humoru. Szczerze mówiąc, to głodny trochę jest. A jadłeś coś dzisiaj? No, śniadanie. Był moment, że mi się chciało jeść. Potem przechodzi ten głód, ta godzina przechodzi, co się je. I teraz mi się już nie chce. Czemu niszczysz kartofelka? Bo będą wylatywać inne. Kolejne uniwersalne narzędzie do naprawy wszystkiego. Śrubokręt. Niesamowite. Moje przewidywania się ziszczają. Jeszcze brakuje WD-40. Ziemniaczki. Dobra. Robię odcięcie i nie ma takiej zabawy. Godzina 16:30. Zrobiło mi się zimno. Więc się ubrałam. Udało nam się wykopać ten rządek przy miedzy. W sensie ten, który zaczęliśmy. Ten miedzy będzie kopany osobno. Tutaj mamy... O! Tu są nasze drobne ziemniaczki, które musimy spakować na przyczepę. To nie są śmieci. O dziwo, nie są śmieci. W sensie my nie zostawiamy śmieci, ale inni ludzie z okolicy... Czemu nie? No nie? I co? I powoli zbieramy się do domku. Jedna przyczepa już zabrana. Teraz trzeba odprowadzić kombajn i przyjechać po jeszcze dwie przyczepy i właśnie te drobne ziemniaczki, co są w workach. Więc tak. Co ona jeszcze robi? Marchew zbiera. Tą, co wyrwała. Więc tak wygląda kopanie ziemniaków. Nie wiem, czy podchodzić do Oskara, czy nie. Czy mnie zagryzie, czy będzie litościwy. Może przy jedzonku spytam. Tak będzie najlepiej.
żeby ten film nie był taki tylko o polu, to sprzedam wam mój protip. Pewnie już ktoś tak robił kiedyś, albo robi. No, ale teraz wam powiem. Jak kupujecie cały filet, albo kupcie sobie więcej, na przykład ryby, poporcjujcie ją, przyprawcie i po prostu zamróżcie tak na płasko, żeby one się nie stykały. Wtedy możecie sobie wziąć, odłamać i macie już gotowe kawałki do smażenia na patelnię. Ja tak robię i właśnie jak jest taki dzień, że coś na szybko trzeba na kolację zrobić, obiad, wciepujecie takie kawałki zamrożone ryby, przykrywacie, one się smażą i się odmrażają jednocześnie. I tak mam trik właśnie z rybą. No. Już nie musicie się bawić w obieranie ze skóry, w krojenie, w przyprawianie tego, tylko właśnie od razu macie zrobione, zamrożone i na wszelki wypadek już od razu możecie na patelnię i macie jedzonko. No. Tutaj smażę fryteczki z ziemniaków, bo ja bardzo lubię właśnie frytki z piekarnika, a nie takie na oleju, bo tutaj są oczywiście lepiej doprawione i takie mniamciu. Ja mimo, że dzisiaj zbyt dużo nie jadłam, to jednak postanowiłam, że dieta musi być i jem tylko jednego ziemniaka dzisiaj. I właśnie oto wybrałam mojego wybrańca. Teraz zobaczycie wstawkę, jakiego sobie ziemniaczka wybrałam dzisiaj na kolację. No. Pobił konkursowego o ile? 300 gram. Więc fajny ziemniur. Dzisiaj dorwałam, wykopałam kilowego. No i oczywiście jakiś sosik do fryteczek, jakieś zielone warzywka, jakieś coś na przegryzkę do rybki musi być. Tutaj jest sos koktajlowy, tutaj jest sriracha mayo, pokroiłam pomidorka, no i ogórki krokodylki i jakaś sałatka właśnie ze słoika. Więc chyba wyżera będzie, mam nadzieję, bo jestem bardzo głodna. Pierwszą czynność, jaką sobie zaplanowałam po przyjściu do domu, to nie jest wykąpanie się, tylko zrobienie właśnie jakiejś kolacji, bo no cały dzień bez jedzenia, no to wiecie, lepiej zjeść niż się wykąpać chyba. No więc zaczęłam obierać ziemniaki, wstawiałam ziemniaki do piekarnika, ogarnęłam trochę w kuchni, bo był bajzel, no i wiecie, szykowanie reszty. No, a Oskar jeszcze musi pozwozić przyczepy z ziemniakami. No, pisał mi przed chwilą, że będzie za pół godziny, więc nie mogę się doczekać. Jestem głodna. Zamiast myć ręce i szykować sobie jedzenie, to Oskar pierwsze co? Idzie głaskać psa. No bo jak się cieszy, to się cieszy. Tak się cieszy. Zostaw ją. Co jest ważniejsze od głodu? Ja bym już trochę w domu. No, a ja czekam tu na ciebie z jedzeniem. Oskar se rozwalił palca. A człowieka mnie leczy. Bardzo se rozwaliłeś tego palca? No, trochę. Jak czyścił kombajn na polu, to nie wiem, o co zahaczył i on chyba też... Ja też nie wiem, o co. Ale tam w środku chyba po prostu. Proszek żółty od babci. Tak. Wszystko nim leczy. Aha. Można to mówić publicznie? Że? Leczy wszystko żółtym proszkiem? Tak. Nie wiem. Znaczy nie, że babcia leczy, no że ten proszek leczy. Okej. Okay. Teraz na zakończenie możesz powiedzieć, czy podoba ci się kolacja. Druga sprawa, ile wykopaliśmy rządków i ile to wychodzi w tonach.
Skąd mogę wiedzieć? Nie wiem tego. Zacznij od początku. Podoba mi się kolacja, ale nie wiem, czy jest dobra, bo jeszcze jej nie spróbowałem. Chociaż moje ziemniaczki są dobre, więc raczej będzie dobra. Ile rządków? Ile? No. 6. 2 zbiorniki na... Dajmy 2,5 zbiornika. No nie, 2 zbiorniki, bo ja potem nie kopałem do końca. Znaczy potem dopiero zacząłem kopać do końca, a na początku bo myślałem, że się nie zmieści, a potem się już mieściło. No to 2 zbiorniki. W zbiorniku ile jest? Ile się mieści? Nie wiem, no ponad tonę gdzieś, nie wiem, tona 200. Mhm. No tak by trzeba liczyć, no. Na tą zieloną wysypaliśmy ile? 3 zbiorniki. Nie? Na wywrotkę. Co to tam z nią pojechał? Na zieloną przyczepę. 3 zbiorniki czy 4? 3 i coś. Bo tam poszły jeszcze drobne i poszło jeszcze trochę tej zbiornika. Na zieloną przyczepę, co na końcu stała. Gdzie na końcu? Nie na środku pola. Zielona. No to nie wiem, tam nie wiem ile poszło. No 3 i trochę zbiornika tam poszło, bo dokopywaliśmy potem, nie? No chyba. No to 2 razy było to choćby 3,5 zbiornika tam, o chyba tak, 3,5 zbiornika. Na tą dużą prawie 4 zbiorniki weszły i na wywrotkę 3. Choćby gdzieś 10 ton z tych rządków, nie wiem. To dobrze? A ja wiem? Nie wiem. Nie wiem ile to jest arów z tego. Co ci mogę powiedzieć? Czyli nie wiesz, czy dobrze dzisiaj zrobiliśmy, popracowaliśmy? Znaczy popracowaliśmy bardzo dobrze. Tak? Bo został nam jeden rządek tylko. Tata narzekał na ciebie, czy nie? Nie, nie mówił nic. Okej. Okay. Ale mówił, że z wywrotką nie mógł wyjechać. Mhm. Tam potem, wiesz, bo tam jest pod górkę, nie? No, no. Nie mógł tam wyjechać. Bo tata ma przerobiony zaczep w 30, nie? No i jest dalej. No i wiesz, jak jest dalej, to go bardziej dźwiga, nie? No i mówi, że wyjeżdża na drogę, to przód w górze był. A tata nie bardzo lubi takie akcje, więc... Chociaż... Jak twój tata potrafi się zderzyć z dzikiem jadąc 40 na godzinę, to... Przejechać po nim. Autem. Nie traktorem. Osobowym. Nie busem, ani ciężarówką. Za tym się nic nie stało. Dzik pójdzie, gdzie poszedł. Taki był finał. No. Pożegnaj się ładnie. Odpowiedziałem ci na wszystkie pytania? Chyba tak. Pożegnaj się ładnie. Pa, pa. Do zobaczenia. No, jesteśmy w polach, jest bardzo ładnie.